Jeszcze proszę na kolację. Dzień dobry Państwu. Z ogromną radością dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy od zawsze razem. To znaczy od kiedy zaczęłam prowadzić galerię, a Antoni zaczął malować. Ten wielki artysta, który z roku na rok, z minuty na minutę zabiera miejsce w muzeach. Więc moja skromna galeria ma ogromny zaszczyt, że jesteś z nami, że tworzysz i liczymy na bardzo, bardzo dużo jeszcze. I tak na początek, żeby sobie zapomnieć, przywiozłam dla wielkiego malarza modelkę. Jakaś zimna. Bo tak z noża powiązanego. Zimna i oziemna. Ale tak jak mistrz powiedział, obraz zależy od emocji twojej wewnętrznej, więc wszystko wokół. Więc mistrzu, prosimy o twoje credo tutaj dla naszej miłych gości. Ja nie wiem, czy to jest sens, żebym cokolwiek mówił, dlatego że to się strasznie, mów, kochanie, mów. Strasznie dużo się słyszy słów, zdań, opinii. Ja już absolutnie nie mam siły słuchać. Ale by dochodzi głos. Ale chciałbym w swoim życiu zapamiętałem kilka zdań, które mi na przykład moja babcia powiedziała. Śliczne. Że powiedział zdarzający profesor. To jest twój mąż. I czy miałem kontakt z profesorem Bronią, z Danielem Rzeźbiarzem, który dokonał cudu, tak jak prorocy święci leczyli chorych, prędowatych, ślepych. On nie dotykając mojej głowy. Właśnie. Nie dotykając mojej głowy. Nie na słuchaj. Otworzył mi oczy i uszy i zrozumiałem, czym jest rzeźba. Nie mam przedmiot rzeźby, ale nie czułem, że wykonywałem ćwiczenia, zadania, ale nie rozumiałem istoty, czym jest rzeźba. I dlatego wolę jak najmniej mówić. Chociaż mówię językiem prehistorycznym, bo ludzie porozumiewali się jakimiś dźwiękami w różnych częściach świata 40-50 tysięcy lat temu. I raptem oglądam malowidła skalne, Francję, Sacharze, Indonezję i raptem słyszę, rozumiem, co te obrazy mówią. Obrazy mówią. I mówią rzeczy istotne, przypisane malarstwu, nie przypisane propagandzie, nie przypisane modą, tylko przypisane istocie sztuki. I choć nie znam języka staroindyjskiego, starochińskiego, nie znam języka perskiego, ale rozumiem, co malowali, co mieli w duszy twórcy tworzący miniatury perskie, czy malujący na skałach, w jaskiniach, obecnie w środku Sahary. Życie tam umarło, ale te obrazy ciągle żyją. Ja posłuchuję się językiem starochińskim, starochińskim. I
się nadąć, bo to byłoby może niebezpieczne. Chiny to medytacja. Proszę. Którym jeszcze chce się oglądać obrazy. Chce się Państwu rozmawiać przez słuch. Mistrzu, brawo! Brawo! Julię Pałac, żeby też powiedziała nam coś.